Nowy kolektor, czajki, prawie gotowy. Ścieki popłyną w tym miesiącu. Ścieki do czajki mają popłynąć nowym kolektorem w tym miesiącu. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni czajka mają popłynąć nowym kolektorem w tym miesiącu, zapowiedział w poniedziałek 7 grudnia rzecznik MPFiK Marek Smułka. Rzecznik poinformował, że obecnie trwają intensywne dalsze etapy prac dotyczące rurociągu, który został ułożony pod dnem Wisły. Prace mające na celu przyłączenie rurociągu do infrastruktury kanalizacyjnej prowadzone są po obu stronach rzeki w zakładach Farysa oraz Świderska. Staramy się doprowadzić do zakończenia i przełączenia ścieków z mostu pontonowego do rurociągu pod Wisłą jak najszybciej. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i jakość prowadzonej inwestycji. Plan zakłada dokonanie przełączenia w tym miesiącu i to jest naszym celem. Szczegółowe daty określimy niezwłocznie i zależą one od postępu prac w najbliższe dni, wyjaśnił Smułka. Wcześniej władze miasta i zarząd MPFiK zapowiadały, że nowy kolektor zostanie uruchomiony na przełomie listopada i grudnia. W połowie ubiegłego miesiąca MPFiK zwróciło się do wojska o możliwość eksploatacji mostu pontonowego, na którym ułożone są dwie nitki tymczasowego rurociągu, do 15 grudnia. Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni czajka doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do 27 października MPFiK zrzuciło do Wisły, według Wód Polskich, ponad 10 milionów 600 nieoczyszczonych ścieków.